Dzień dobry wszystkim. W zeszłym tygodniu, w sobotę, 9 listopada, odbył się wernisaż moich prac, Pejzaże uczuć, na których prezentowane były moje obrazy, obrazy z moich podróży. Śpiewała do nas Katarzyna Garbaciok i grał Damian Struna-Surow. Wiesz co, ja dużo jeżdżę, głównie na rowerze. Trochę mniej chodzę po górach, ale to są jakby impresje z tego, co widziałam. Tak, najpierw robię zdjęcia. Nie jeżdżę na rowerze razem ze sztalugą i z farbami, bo to by śmiesznie wyglądało i byłoby niewygodne. Natomiast robię zdjęcia widoków, które szczególnie mnie urzekają i staram się je przelać na płótno w mój sposób. Tutaj wisi 10 obrazów. Na nich możemy zobaczyć właściwie krajobrazy z różnych części, że tak powiem, naszego kontynentu. Widzimy tam Beskid Śląski, który bardzo kocham. Widzimy tam też Alpy, które odwiedziłam w tym roku. Myślę, że widzimy też inspirację Rumunią i trasą transfogarska i transalpina, ale też widzimy bardzo często moją trasę, którą pokonuję na rowerze do pracy. Inspiracja przychodzi najczęściej znikąd tak naprawdę. Ja staram się przekazywać w moich pracach piękno tak zwanych zwykłych rzeczy, najprostszych możliwych obrazów, tak? Wszystkie z tych prac są namalowane farbami olejnymi. Nie jest to realizm. Raczej bym tak powiedziała, że to jest graficzne ujęcie tego, co widzę, ale też rysuję. Moich rysunków tutaj nie ma, natomiast zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać obrazy malowane farbą. Także, szanowni państwo, jeżeli ktoś z was żałuje, że nie był, bo widziałam takie komentarze na Facebooku, obrazy wiszą do końca roku właśnie w klubie Kameleon 2.0 i czekają na państwa wizytę. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu właścicieli oraz moim. Do zobaczenia.